Witam Państwa serdecznie, Gabinet Rehabilitacji Rehros. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zademonstrować neurofizjologiczną metodę terapii Wojty, którą zademonstruje Arkadiusz. Metoda Wojty polega na wyzwalaniu prawidłowych wzorców motorycznych przez stymulację odpowiednich stref na ciele pacjenta. Moimi pacjentami głównie są niemowlęta oraz dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z problemami w obrębie narządu ruchu. Mama zgłosiła się z 3-miesięcznym dzieckiem z problemem asymetrii lewostronnej. Zaniepokoiło mamę to, że dziecko patrzy się tylko w prawą stronę. Zastosowałem u Zosi pierwszą fazę obrotu oraz pełzanie klasyczne po to, żeby wspomóc ją w tym, aby mogła zawiadywać lewą i prawą stroną ciała, żeby mogła rotować swój kręgosłup, aby patrzeć się i w lewą, i w prawą stronę, a w późniejszym czasie obracać się i przez lewy boczek, i przez prawy. Poprzez stymulację strefy piersiowej i ustabilizowanie głowy, układ nerwowy napina wszystkie mięśnie szkieletowe po to, żeby pomóc jej osiągnąć symetrię ciała. Pierwszą fazę obrotu oraz pełzanie klasyczne, tak jak zresztą każdą inną pozycję według Wojty, stosujemy 2 razy na każdą stronę. Aby terapia była skuteczna, rodzic musi wykonywać te ćwiczenia w domu, ponieważ wykonywanie tej terapii tylko przez fizjoterapeutę raz w tygodniu nie da nam nic. Musi ona być wykonywana 4 razy dziennie, codziennie. Nawet jeżeli dziecko się ustawia symetrycznie, nie widać na pierwszy rzut oka tych wszystkich ubytków, dalej je stosujemy, ponieważ zbyt szybkie przerwanie terapii metodą Wojty może skutkować nawrotem problemów, z którymi przyszli rodzice pierwotnie.